Jednej nocy to widziałam tylko. To było około pierwszej. Żarząca taka kula i tak troszkę niebieskawo było, ale więcej czerwonego tak było zawsze. Powoli to szła, potem tak stało długo tam. Stało chyba z godzinę i potem poszłam jeszcze chwilę zobaczyć, już potem już nie było, znikło. Poszło dalej chyba gdzieś. Ale to myślałam, że to coś takiego, bo to jeszcze zboże było wtedy. Skoszone. Jeszcze nie wiem, chcecie to skosili, trzeba było zostawić ten kawałek, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Kombenista zobaczył pole kręgi jak kosił pole i powiedział mojemu ojcu, że są takie same kręgi jak w granówce za mną. Ja nie wierzę, że to jest kurwa, natomiast wierzę w to, że istnieje życie poza naszą ziemią, poza naszym dolnym wszechświecie. Wierzę w to, że taki planet podobny do naszej ziemi jest może i tysiące, prawda? Ale na ten temat to muszą wypowiadać się naukowcy. Ja na co mnie mogłam spać i patrzę co takie jasne. Myślałam, że się pali, jeszcze myślałam, że to od gazu ta lampa tam, to tak tu pali takie. Patrzę coś takie jasne, straszne. I szum. I to palące podłużne to było takie. Jasne, straszne. No to było więcej takie żarzące. Tata z początku myślał, że to mógł też wydeptać. Ich dzieci albo zwierzęta. Na polu lądowało UFO. I to było tam. I duży kręg miał około 9 metrów szerokości, a mały 4. W Kielanówce pojawiły się też takie kręgi. Na środku był duży krąg. Od niego szły 4 ścieżki i na końcu każdej ścieżki było mniejsze koło. Stało w miejscu najpierw widziałam, a potem tak się posuwało. Stało, bardzo długo tam stało. Tam dalej, nie tu nad nami. W powietrzu. Tak się mi wydawało, że to na niebie, ale to było bardzo daleko już było tam, jak wyszłam.